Jest 3-miesięczny areszt dla 32-latka z Sosnowca. Taką decyzję podjął sąd okręgowy. Mężczyzna jest podejrzany o morderstwo swoich rodziców. Dziś rozpoczęła się także sekcja zwłok ofiar. Ich ciała znaleziono w jednym z domów w Sosnowcu w niedzielę. Jak już informowaliśmy, wczoraj 32-latek usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem po tym, jak został zatrzymany w Warszawie jeszcze w niedzielę, kiedy miał planować ucieczkę z kraju. W poniedziałek do godzin popołudniowych trwało przesłuchanie, także eksperyment procesowy na miejscu zbrodni. Zabezpieczono tam nóż, prawdopodobnie narzędzie zbrodni. Teraz muszą zbadać go biegli. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zdecydował się również na składanie wyjaśnień. Grozi mu nawet kara dożywocia.